Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie nigdy nie narzekają na powodzenie u płci przeciwnej i nigdy nie mają problemu ze znalezieniem odpowiedniego partnera, a inni wręcz przeciwnie, latami pozostają singlami, albo zdarza im się nieszczęśliwie zakochać i miesiącami biegają za jedną osobą. W największej mierze decyduje o tym jeden, bardzo mało intuicyjny czynnik, który wystarczy zmienić, żeby sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Pierwsza odpowiedź, która nasuwa się na myśl, jest taka, że chodzi tutaj o atrakcyjność fizyczną. I oczywiście to, jak wyglądasz, ma duży wpływ na to, jakie masz powodzenie wśród płci przeciwnej, zwłaszcza jeżeli jesteś kobietą. Ale jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że na przykład niektórzy mało atrakcyjni fizycznie mężczyźni nie mają problemu z kobietami? Na początek zwróćmy uwagę, że atrakcyjność nie kończy się wyłącznie na tym, jak wyglądasz. Liczy się też to, jaki masz charakter, umiejętności komunikacyjne czy styl życia. Im atrakcyjniejszy sam jesteś, tym atrakcyjniejszego partnera będziesz w stanie znaleźć. Ale nawet jeżeli jesteś bardzo pociągający dla płci przeciwnej pod wieloma względami, to nie będzie to nic znaczyło, jeżeli nie masz tego jednego czynnika, którym jest stwarzanie sobie wielu okazji do poznawania nowych ludzi. To właśnie o ten czynnik chodzi. Gdybyś był w stanie regularnie poznawać nowe osoby, to przez samą statystykę masz dużo większą szansę na poznanie kogoś, kto będzie do ciebie naprawdę dobrze pasował pod względem charakteru, przekonań, wartości życiowych itd. Stwarzanie sobie okazji do poznawania nowych ludzi ściąga też z ciebie presję tego, że koniecznie musicie się udać z jakąś atrakcyjną osobą, którą właśnie poznałeś. Jeżeli masz świadomość, że masz wybór, bo cały czas spotykasz nowych ludzi i prędzej czy później i tak kogoś poznasz, to znika wtedy desperacja. Nie jesteś tak potrzebujący. Nie próbujesz już nikogo zatrzymać na siłę. A dzięki temu nie łamiesz równowagi uczuć i dużo łatwiej będzie ci stworzyć udany związek. Z kolei ludzie, którzy na co dzień nie poznają zbyt wielu potencjalnych partnerów i długo pozostają singlami, często tak bardzo chcą wejść w związek, że łapią się pierwszej, lepszej okazji i chcą wejść w relację niemal z kimkolwiek, kto ich zaakceptuje. Kiedy pojawia się na to szansa, bardzo szybko pokazują swoją desperację i odpychają od siebie potencjalnego partnera. A nawet jeżeli już coś wychodzi z tej znajomości, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ta para naprawdę do siebie pasuje pod wieloma względami. Dlatego jeżeli chcesz zwiększyć swoje prawdopodobieństwo na znalezienie partnera, musisz częściej wychodzić z domu, częściej odzywać się do ludzi. Nie ma znaczenia, jakie masz wymówki. Jeżeli czujesz, że w twoim życiu niewiele się dzieje i nie pokonasz wszystkich przeciwności, które blokują cię przed poznawaniem nowych ludzi, to nikt nigdy tego za ciebie nie zrobi. Otrzymasz rezultaty swoich działań niezależnie od tego, czy coś z tym zrobisz, czy nie. Nie tylko my wszyscy, ale także naukowcy są zgodni co do tego, że posiadanie wspaniałego partnera daje dużo więcej szczęścia niż pieniądze. Tylko teraz pytanie, dlaczego tak dużo czasu poświęcasz na zdobywanie pieniędzy, na zarabianie pieniędzy, a tak mało na poszukiwanie tego jednego odpowiedniego partnera? Czy nie ma tutaj przypadkiem jakiegoś paradoksu? Właśnie tą główną myśl chciałem ci dzisiaj uświadomić. Jeżeli podobało ci się to nagranie i chciałbyś, żeby podobne filmy pojawiały się w przyszłości, to zachęcam cię do wspierania tego kanału. A możesz to zrobić kupując dowolny produkt albo kurs na stronie jakzdobywać.pl. Wszystkie są w bardzo przystępnych cenach i gwarantuję ci, że mocno wpłyną na twoje życie. Zresztą sprawdź sam, kliknij tutaj i zobacz, co mam ci do zaoferowania. Jak zwykle zapraszam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. A teraz to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i pozdrawiam. Robert Marchew.